Witam was z tym Nexus. To jest kolejny odcinek, w którym gramy w League of Legends. Nie. Z. Vayne. Okej. Okej, zbanowali wszystkie postacie, które ja chciałem. Orianę zbanowałem, ponieważ pomyślałem, że może ja zagram Orianą w sumie. Na początku, ale jednak... Cholera, słuchajcie, nie grałem tą Orianą i przegrywałem. Dlatego myślę, że zagramy Lux. Bezpieczny pik taki. Oriana niestety, no, ma to do siebie, że ciężko ją cokolwiek zrobić. Dla mnie przynajmniej, jak już się przegra trochę tą linię. Ciężko mieć jakikolwiek wpływ na tą grę, więc zagramy sobie tak, słuchajcie. Dawno nie było materiałów i nie będzie. Tak, słuchajcie, mój kanał zostaje zawieszony prawdopodobnie na dłuższy okres czasu. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Jest dzisiaj 26, jak to nagrywam jeszcze. Wy widzicie ten materiał 27. Gdzieś po południu, czy w południe nawet. Zobaczymy, jak to będzie. Nie, ja chyba powrzucę 15 gdzieś tak po południu, bo wracacie ze szkoły pewnie. Ja, słuchajcie, 29 dokładnie, za 3 dni, dla was za 2, wbieram do Poznania i już stamtąd nie wracam. Znaczy, będę oczywiście odwiedzał tutaj, tak jakby, nie wiem, mój dom główny, że tak powiem. No ale wiadomo, że raczej nie będę już często tu wracał. No i problem jest taki, że ja zostawiam tutaj w cholerę rzeczy, słuchajcie. Cały sprzęt zostawiam tutaj. Biorę tylko laptopa, biorę tylko myszkę, klawiaturę. No chyba wezmę to. Może nie. Dużo miejsca zajmują. Zobaczymy, jak to będzie. Fiddle top. No, może być. No i to jest problem, słuchajcie. To jest problem z tym nagrywaniem, bo nie będę miał mikrofonu ze sobą. Więc będzie Lipton kompletny. Z jakością wideo, jaką mógłbym tam wycisnąć. Postaram się wziąć, słuchajcie, mikrofon od SteelSeries, taki starszy. On był kiedyś w schawkach w Syberii, jedynce. Taki podpinany. On nie jest taki zły, ten mikrofon. A być oczywiście gorsze o wiele. I no nie wiem, no ciężko być coś nagrywać. Teraz, słuchajcie, gram w LoL często bardzo. Nie myślałem, że to nieźle. Gram często w LoL, słuchajcie. Teraz... Nie wiem. Nie mam co nagrywać. Chciałem, słuchajcie, zagrać w Jacka. Jacka 2 na PlayStation 2. I słuchajcie, miałem w planach parę dni temu, że... Gdzie jest mój sam w ogóle? Daleko. Sięgnę. Że siądę sobie do nagrywania któregoś wieczora. Nagram z 20 odcinków. Przez... dwa dni. Wiadomo, że tutaj jak siądę na przykład do nagrywania, zagram sobie 4 godziny. To podzielę na 20-minutowe odcinki. To będzie spoko, nie? To jest razem 12 odcinków, nie? Będę sobie wrzucał co 3 dni na przykład, czy co dwa najlepiej. Mam cały miesiąc wypełniony. I teraz jest problem taki, że Jacka mi się nie udało ustawić, żeby działało wystarczająco dobrze na moim PC-cie. Mam już tego nowego laptopa i tam, no działa lepiej, ale problem jest taki. I tutaj nie polecam firmy Avermedia. Pierwszy raz, słuchajcie, mi się zdarzyło z tą nagrywarką, że cholera jasna, po około 20-30 sekundach dobrego przechwytywania obrazu robi się nagle paski jakieś szare na ekranie. Kolory wszystkie w ogóle się zmieniają. Jakieś niebieskie tło się robi. Nie wiem, co się dzieje w ogóle z tą nagrywarką. Jak się ją zresetuje, no to jest spoko znowu przez tyle samo czasu. I to jest, słuchajcie, problem, bo już myślałem, że będzie jakaś szansa na tego Jacka. No nie ma niestety. Jest jeszcze oczywiście kolejna opcja, znaczy, że kupię przechwytywacz, grabber jakiś, tańszy. No S-video najlepiej, żeby było jakoś jak najwyższa.
I podłączę oczywiście swoją PS2 do tego. No też jest jakaś opcja. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, co zrobimy. Ja myślę, że nie będzie tak źle. Ja myślę, że dopadnę Grabera. Że jak wrócę gdzieś na weekend czy na dłuższy czas, to nagram po prostu całą tą serię i będzie spoko, nie? No wiadomo, że na emulatorze gra lepiej wygląda, w lepszej rozdzielczości. Tylko, że jest problem, bo no małą kompatybilność ma ten emulator PS2. Wciąż jeszcze, słuchajcie, on jest tam w fazie takiej, że nie wszystkie gry potrafią dobrze chodzić. Niestety, no słabo, no, po prostu słaba. Słaba faza tego emulatora, no, no niestety. Na Nvidia lepiej chodzi, znaczy na Nvidia, no na RTX się tak samo chodzi, i na Nvidia i na Radeonie, ale co ciekawe, ten emulator, słuchajcie, na OpenGL lepiej chodzi o wiele niż na Radeonie i, znaczy na Radeonie, niż na DirectXie. No i sobie na tym OpenGL niestety nie radzi kompletnie Radeon. No tutaj problemy ze sterownikami oczywiście. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz chcecie się raz kupić na grze. Mamy ekonomidzie. Oczywiście. Ja grałem bardzo dużo w LoL ostatnio. Na przykład tutaj zrobiłem trik. Przypadkowo dość. Nie wiem czemu, ale to ostatnio też mi wyszedł, że ściągnąłem miniona, żeby jednego turret shota przyjął. O kurde. Ja. Może kół wezmę, co? Sku zaczął? Okej, gościu. No, dużo rezistów ma nawet. A, nie, nie. Ajajaj. Gadam i nie skupiam się na las hitach. No niedobrze. No i co mi zrobisz ty? Pieprznął mi. On chyba tak speeda dostaje, nie? Po tym E. Auć, ładnie, ładnie. Nie spodziewałem się, że mi pieprznie. Myślałem, że mi już nie dogoni. Dobra, miniony trochę tutaj lamie. Ale on ma 9, co? Zabił więcej minionów, ma 10. Też mu nie dobrze idzie chyba. Mi zaraz będzie gorzej szło. Bo mnie przypuszował. Bo sobie wezmę. Ja przeżył, dobra. Zblokowałem miniona. Cyk, dobra. Gość już dwa potiony odpalił, bardzo widzę. Defensywnie. Mimo, że gość jest dość, no, agresywny, widzicie, wychodzi do przodu. W ogóle się nie boi, żeby go bijał. Piorun teraz wszedł, ciekawe. Wcześniej nie wchodził w tym kombo, tym piorun. Ciekawe, ciekawe. Nie, za szybko, dobra, bez sensu. Losy wrzucił, ok. Użyję potiona, żeby nie zginąć jakoś głupio. I nie mogę mu dać farmić, to jest, słuchajcie, najważniejsze. Podejdzie do tego miniona zaraz. I dostanie w ryj. Szkoda, że tak spuszowałem tymi Q, znaczy E, przypadkowo. Dobra, nie było żadnego ruchu, wiecie, z jego strony, jak podchodziłem do krzaków, czyli raczej dżunglera tam nie było. Goście sobie warduje bota, czyli dżungler jest prawdopodobnie na pogórnej stronie, dobrze mówię? Próbował mi coś zrobić. Ale ja już grałem na eko i dobrze wiem, że trzeba się odsuwać takich rzeczy. Ja też eko w ogóle mam tą postać i w ogóle nią grać nie umiem. Leżę. No dobra, trudno. No dobra, chciałem przeżyć jak najdłużej, słuchajcie, żeby mi się cooldown skończył na E. No i chyba mi się udało. Tak spokojnie zagrałem.
Jest spoko, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, mogłem to tego kunie rzucać, może bym jakś lepiej je wyczuł później. Podionów nie kupię, ale kupię sobie zaginiony rozdział, zaginiony rozdział. To jest chyba Forbidden Chapter, nie? Użyję sobie teleportu. Mam taką przewagę, że gościu nie ma teleportu, on pod Ignite gra, więc ja sobie mogę tutaj wziąć ten teleport i pofarmić trochę więcej niż on. Dzięki czemu może będę miał jakiś level do przodu. Okej, tutaj wieża go nie bije. Słaby jestem w tych lasach, tak co dzisiaj. No, jeden dzień przerwy sobie zrobiłem w ogóle od tej gry. Więc tak to wyszło. Jeden dzień i ciul, nie? Wszystko. Nie, no dobra, bez przesady. Poprzednie dni grałem tak, słuchajcie, mocno w tę grę. Że ja pierdzielę, ty. Tyle godzin wbiłem. Nie wiem ile, słuchajcie, 30 rankedów zagrałem, czy 20 w te dni. Już, już, farduję, spokojnie. Niezły skok. Okej, na bocie coś się wywalili. Siema. Szósty mu dopiero wszedł, nie? Jak odpaliłem klatkę i potem ulta. Miał pecha gość, niestety. Ojojoj, nie wziąłem tego last hita. Trochę tak ryzykownie, nie? Gram teraz. Ale dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Co tam się dzieje? Pomagam? Wow! Nieźle. Morello. Czekamy? Czekamy. No wiecie, potion zawsze to... dupę ci może uratować. Na Warda mi nie chce, nie stać jeszcze bardziej, więc nie czekałem. No gościu pecha miał, tak mu level wskoczył, niestety. Tak mi trochę walił mi. Ileś tych minionów o wieżę rozbije? Jeden? Jeden, dobrze. Ten może mi zniknąć. Mogę slutować. No, no, no. Jestem, jestem. Stracił czas tylko. Ten eko. Dobra, dałem uciek. Oli, ja damage klepie teraz, ty. Spoko, spoko, widzę. Na topie? Nie, spoko, jest Malphite, widzę. Nie złapałem tego w klatkę? Nie wiem w sumie. Czy nie złapałem tego Wukonga w klatkę tam, nie? Za ścianą. Trudno, nie wiem. Na jest upierdliwą postacią, niestety. Ciężko go zabić. Ale można, można. Okej, okay, szybki jest dość. Aha, blisko było. Dobra. Dobrze ogarnął. No tak, mogłem się tego spodziewać w sumie. Dobra, zaraz będę miał E znowu. Oni tam sobie wieże robią, podoba mi się. Jestem wsparciem dla drużyny. O nie, tam się coś dzieje, ty. Gościu, gościu. Nie widziałem, że tam się coś dzieje. O, już poszli. Bota. No dobra, nie widziałem, sorry. Chyba moja wina. Kurwa, 30 HP, przepraszam bardzo, ale to jest jakiś... To jest jakiś smutek, nie? Chodź tu, Wukon, chodź. Nie idziesz? Ciekawe. No idzie gdzieś tam. Leży tu na stole pomarańczka? Nie wiem. Co to znaczy? Może jakaś pomarańcza. Cholera wie.
Cholera wie, Wukong był na dole, więc raczej mi tutaj nie przypierdolę, że tak powiem. Jest dobrze. Tak klepię te last hit, nie? Bo chciałem tak spróbować, ale boję się z many wypluwać, bo zaraz się może okazać, że ona właśnie przyjdzie i będę musiał teamfightować z nim jakoś, znaczy teamfightować, bić się z nim. Gość niestety, kurde, no jest taką postacią, która musi agresywnie. Ale dostał! Cholera, za późno, nie? Jakie kombo! O, ale spokój! Czuję ten spokój aż w sobie, nie? Zrobiłem to tak, jak powinno być. Po prostu zachowałem spokój. O Boże, you lucker. Gość też na 30 HP. Ja miałem 100 jeszcze tutaj, więc sporo. Niestety nie twoja gra, gościu. Mam tutaj serię, nie zawaham się jej użyć. Właśnie nie mówiłem, że tutaj, wiecie, Silver 1 już zaraz będzie. Po tej grze, jeśli ją wygramy, nie? Patrzcie, że mam 3 kile i to jest więcej niż połowa mojej drogi. O kurde, nie mam warda. Ciekawe. Tutaj się rzeczy dzieją. Pudło. 5, 6. Ma fajne cooldown. Morello jest zarąbisty mi tam, wiecie? Bardzo mi się podoba. Gościu gdzieś uciekł. Bardzo lubię Morello. Okej. Okay. Chcieli coś tu zrobić. Tak. Dostał damage jakiś to ode mnie, czy co? Gitara siema, fortepianello. Ciekawe, ile dostał. O Jezu! Gościu. Może używać ultek, klatkę złapie, nie? Chyba może. Trzymał ulta. Wukong tam. Dobra, poczekam sobie spokojnie. Nie muszę wychodzić naprzód. Ale dziś spokojny grać. No słuchajcie, no grałem tyle w tego lola i teraz się poduczyłem, nie? No i co? Chodź tu. Starczyło, tak speeda, nieźle. Ale dostał bułę wcześniej ode mnie, Jezus Maria, jak ja nawalam. Zrypałem to trochę. On nawet ulta chyba nie użył, nie? Miał dasha i tak. Trzeba to po prostu zrobić tak jak... Na linii go trzeba zabić, no, po prostu. Trzeba go strzelać, no, nie wolno tak kontaktowo. Bo znowu wyjdzie taka akcja jak wcześniej, może tym razem nie będę miał tyle szczęścia, nie? Oj, Orn. Nie wiem, czy tam chce iść, nie wiem. No właśnie. Ty jak go zabijesz, to będzie, to jesteś zajebisty, gościu. Fucking shit! Blisko było. Ale ja mam laka w tej grze. O mój Boże. Trochę grydy, na? No trochę, trochę grydy. No zabiłem gościa, jest okej. Boże, co ja robię w ogóle dzisiaj, nie? To jest taki lak, ja jestem takim lakiem dzisiaj, ja pierdzielę, wy. Naprawdę. Nie, to nie jest lak. Oni są idiotami, bo oni myśleli, że ja już zginę, no. Zamiast mnie dobić, to po prostu sobie poczekali. To jest ich wina.
Teleport szybki. Tam tych last hitów nie potraci. Nie potraciłem żadnego, kurde, mistrz. Farmie. Farma jest najważniejsza. Powiedział pieseł. Mając milion last hitów w 20 minucie. Pieseł myśli, na myśli na susa, nie? Podoba mi się. Podoba mi się. To jest to. Jedno kuj, patrzcie, pół życia gościu nie ma. Nie ma ulta jeszcze, nie? Nie ma. Trzeba to wykorzystać, no. Coś tak do przodu wyszedł. Myślałem, że jakiś Wukong. Tutaj Wukong na bocie. Okej. Flashował. Okej. Ograł mnie trochę. Ładny damage. Mogłem po tarczy rzucić, a zapomniałem. Teraz on ma przewagę, widzicie? Taka postać. To jest eko właśnie. To jest skurczysyn, a nie postać. Naprawdę. Co to jest z Mountain? Ta. Okej, sobie tam jak wykuwasz. Ja nie mam życia dużo. Jak to Warda rzucił? Zaraz przyjdzie na linię. Rzucił W chyba, wiecie? Na odległość, nie? Nie rzucił. Chyba umrę. Pyk! Nie. Słabe to było. Ku niepotrzebnie rzuciłem. Ja tak zaryzykuję za mocno z tym ku zawsze. Reszta drużyny w ogóle jakoś słabo ciśnie, wiecie? Tak zauważyłem teraz. Że nie jest za kolorowo. Że ten fisse tam coś tam robi. On coś robi. Ale bot to tak na pograniczu, nie? Na pograniczu! No bo widzicie, co się dzieje tam z tą. Z kościołem. Eko jest strasznie denerwujący, naprawdę. Trzeba uważać na niego bardzo. Nie podchodzą. Podchodzą. Przeżył. Lipa. WP Fiddle. No, Fiddle dobrze ciśnie. 1-0, 1-0. Herald. Tak idę w ogóle przez tą rzekę, nie? Ale podejrzewam, że oni są w bazie teraz, nie? Się pocofali. Ja mogę sobie trochę turret pobić. Mi się wydaje, bo też puszuje, więc. Okej, trzeba uważać. A, nie użył. Cholera, ograł. Czaro służył? Nie lubię strasznie Wukonga też. To są takie postacie, które Lux. No nie wiem, ciężko Lux grać na takie postacie. Aż trochę tam resistów ma. Kupił Merkury. Jeden gank na bota i turret nasz. No to też jest jakaś prawda. Podejrzewam. Obijam go jak mogę, nie? Dobrze. Dostał? O, Eko mnie zabija chyba. O, jeny. Nie widziałem Eko w ogóle. Nie widziałem. Zobaczcie, słuchajcie, na nagraniu, czy go jako widzę. Kompletnie go nie widziałem, może miny były tak ustawione, że wiecie, wyszedł z pola widzenia akurat mojego. Oj, ty. Nie doceniają Morna, Orn jest dobry. Mam Morna też nim. Właśnie troszkę go zacząłem mainować na topie, wiecie? Orn jest dobry. Bardzo dobry nawet, wiecie? Ale pod pioruny się go najlepiej gra. Naprawdę. No nie wiem, no ludzie grają różnie, nie? Ale ja mówię z doświadczenia pod pioruny super. Super postać. Super postać, super Hubert. Po pierwszej wieży, niedobrze.
Czemu podpioruny? Słuchajcie, bo jego W, czyli ten trzenie ogniem, jak jednym skillem, nie? Jeden skill i leci piorun, nie? To W, no ten ogień właśnie. Sam ten piorun nakłada piorun, nie? Od razu. Więc bardzo fajnie można combo zaczynać tym. Na topie. Ojej, nie wybuchłem. Myślałem, że trochę dalej rzuciłem, wiecie. Chciałem go tak jeszcze posłowować. Na pewno nie tego Heralda to nie chcesz postawić? Ja tam był coś na botu. Na bocie jest lipa. Na bocie jest lipa konkretna. Dobra, jest teamfight. 3 na 3. Tylko się za szybko trochę wbił. Za szybko. Musiałbyś to ograć dobrze. Ale ja strzelam. No nie, nade mną był. Smutek. Przeżyją? Jak przeżyją, to jest ok. 1 za 2. Ok, było dobrze. Dobry teamfight, podoba mi się. Fidują mnie, cholera. Czyli ja muszę to robić, tą grę. Nie lubię takich momentów, ale dobra, trzeba. No trzeba po prostu grać. Krowe itemki mam. W ogóle na Orianę też te same itemy kupuję, nie wiem. Po prostu dobrze działają. Coś słabo ten Ornn. Mechanicznie. Dobra, flesza zużył. Dawaj. Dawaj Haralda odpalaj, bo ci się kończy pewnie cooldown już. No dawaj, dawaj. Ja tu jestem. Deszcza... Okej. Odpalaj gościu, bo ci się skończy. Skończył ci się. Okej, odpalał go akurat. Ależ shield. Może kupię tego. Nie Ardenta, tylko to takie... No ta, zapomniałem, że on... Nienawiść do mnie, zapomniałem, że się też nie mogę zbliżać. Słabe to było. Nie tak powinna grać osoba, która kieruje. Powinienem stać z tyłu bardziej. A skupiłem się na tym, żeby dobić gościa. To było słabe. Poza tym nie mieliśmy wardów. A, dobra. Trzeba to zrobić. Nie, trzeba. Ktoś musi. Tu dziś jakiegoś prawilnego pink warda wrzucić. O, teraz chcę, kurde, ludzie nie wiedzą skąd to. Myślicie, że go zjem tym ultem? Gościu jest takim lakerem. Bez jaj. Nie dogonię ich. Ale spuszujemy bota. Bo oni się będą musieli cofnąć. Chyba, że drugi Mountain do puszu? Może być. Mountain jest ok smokiem. Bardzo go lubię. Eko nie ma szans, żeby go wziąć. Jako kupił. Tristana, niestety. Tristana. Tristana. Nienawidzę, jak gości tego ulta używają. Przecież ten ult zadaje magiczne obronie, że tak ich mało zadaje.
Po co w ogóle tego ulta używać? Jak można jednego basica więcej wrzucić, który więcej prawdopodobnie zada niż ten ult? Nie pomogę ci, gość. Używałem wszystkich spali, których mogłem. Aj, ten Ornn słaby jest strasznie. Źle, złe combo. Złe, gość, złe. Nie musisz mieć dokładnie tej ścianki, żeby móc swoje combo odpalić. Możesz od byle jakiej ściany się odbić i podbić wszystkich. Nie musisz mieć tamtej. Boże, co oni robią ci przeciwnicy? Teraz to oni rypią. Co to było w ogóle? 3 na 3? To... Co 3? Nie, nie wiem co to było. Team Deathmatch jakiś dziwny. Trudno. Nie postawiłem warda. No gościu nie zginie, nie ma szans. Teraz to nawet nie liczę na to. Bigo, bigo. On i Wukong. Wukong 60 last hitów? Co to za słaby gracz jakiś? Bardzo dobrze, że tego użyłeś, bo teraz będę bliżej ciebie. Aha, okej, okay. Jestem idiotą chyba. Eko so strong. No 11-6, no. Na bocie się wyfidował, na mnie się teraz trochę wyfidował. Nie, no po co my się bijemy w ogóle? Strasznie głupi ten mecz jest, wiecie? Takie mam wrażenie. Niepotrzebnie się bijemy. Cały czas. Ja się też niepotrzebnie daję. Dobrze! To było dobre, to było dobre. Ogień jest super. Tristana. No nic nie robi, ale dobra, ma dobrą farmę. Będzie się dobrze skalować. Ona jest spoko, bardzo na lisika. Nawet mi się podoba, co ten gość robi. Przynajmniej nie ginie w głupi sposób jak my. Ciekawie. Tam ci też tam bota cały czas latają. Fiddle daje radę. Ja takie sobie te last hity mam. Od Fiddla, no odbiegam trochę od drużyny. Dobra, muszę wrzucić tego warda wreszcie. Dlatego oczywiście muszę użyć tych spali. Okej. Okay. A Fiddle jest tankowaty, przeżyje. Pudło. To było znowu to samo, słuchajcie. Tristana go odepchnęła chyba. I ona sobie przez ścianę wyleciała. Znowu to samo. Po co tego ulta używasz, gość? Po co? Po co? Fajnie jest, jak jest przeciwnik daleko od ciebie, nie? I że jak nie masz... Jak coś jest AD carry i gościu nie ma na ciebie zasięgu i ty nie masz na niego zasięgu, ale masz zasięg na ulta, nie? I pieprzesz go ultem na końcu, tak żeby on już ci nic nie zrobi. Nie trafiłem. Echo tu jest. Zginę, ty. Przeżyłem. Nie mam życia. Widzę. A, to flash. Nie widziałem wszystkich, nie widziałem, dobrze. Super. Jezus. Prawie się opłacało. Może się opłaciło nawet, nie? Bo w sumie za mnie dużo golda już nie było.
Nie wiem, dziwny ten mecz jest strasznie. Jest trochę równy, ale tak. Może jednak trochę bardziej dla nich, nie? Jest ten mecz. Broń tej wieży, gościu. Patrzcie, jak mu długo to zajęło. Ogarnięcie, że ona wie, że będzie chciała spuszować. Tyle wie, że życie straciła, nie? Jedna decyzja, parę sekundowa, nie? No i kawałek wieży zbity. Zonie może by złożyć. Nie, już za późno. Złożę sobie tego. Rabadaba złożę. Fil jest spoko, no. Tankowaty fil jest fajny. Zadaje wciąż, trochę zadaje. Ale dobre jest to, że może zawsze, wiecie, wbić w środek i zadawać jakieś obrażenia. No dobra. Trzeba bronić tego smoka, nie ma co. Się opindalać. Ja się będę czyś z tyłu trzymał. Nie trafiłem. Leżę. Chyba ku jego wróciło. Nie wiem, zdziwiłem się trochę w sumie. Myślałem, że go tam ogram. Dobra, jest okej. I teraz było spoko. Widzicie, trzymałem się z tyłu i strzelałem cały czas, co jak miałem cooldown. To było to. To było dobre zagranie Lux. A to ostatnie można było to lepiej zrobić. No, dobra, bierzcie wieżę. Chociaż macie Ornę, mogliście Baron. Nie, za wolny byłby to Baron. Nie ma żadnych DPS-ów tam. Orn by tylko coś mu robił, może Phil tak trochę. A jeszcze ten żyje. O jest. On nie bije dużo, nie? Bo to jest tank. O, jeden item na AD właściwie. A on dużo nie robi. Znaczy mi na przykład robi, bo jestem magiem, nie? A, wieże wzięli, no tak. Rabadaba. Rabadaba. Dobra. Teraz powinien mieć więcej, o wiele. Co my tu mamy? Tu mamy resisty. Tu nie ma, tu jest tylko trochę. Tu są resisty. Tu też są. Dobra, czyli trzeba złożyć Void Staff. Mogłem go lepiej wcisnąć, o, wcześniej, ale dobra, dobra. Teraz go wcisnę. To jest jedyna postać, która nie ma resistów, więc będzie dostawać na bułę za milion. Czy to jest wart? Pół życia prawie, nieźle. No, goń mnie, goń. Goń, goń. Widzę tego Wukonga, widzę, umiem patrzeć. Tristret, to bardzo strzelę takiego defensywnego. Zaraz miniony podejdą, nie? No, leć za mną, leć, no. Dawaj, dawaj. Eko, sereko. Musisz z tyłu trzymać, niestety. Okej. O, dużo dostał. Ma resist, a bo ma tylko buty, no tam. Jakieś tam ma resist, ale nieduże. Buty zawsze coś, nie? Trochę mniej, krócej slowa. Będzie dostawał i takie inne. Mercerki. No boję się tu podchodzić, cokolwiek robić. A jest, bo gdzieś tam mam. Dobra, siadło. To jest moje zadanie właśnie na ten teamfight, nie? To znaczy na ten moment, żeby strzelać ich tak, obijać tak lekko. Znaczy lekko, dużo strzelam, nie? Tego damage'a. Jest tu jakiś plusik? Dziękuję. Dobra, teraz to mogę strzelać już w ogóle. Bez ograniczeń. Tu coś jest? Czeknij. Nothing. On sobie może pozwolić tak wychodzić, nie? On nie zginie tak szybko. To jest fajna postać właśnie do takich jaj. Po prostu sobie. Cholera. Ojebany. Zginął. Dobrze. Mam wrażenie, że się za bardzo na mnie skupili.
Ale niezłe, niezłe, niezłe to było. Cholera, zrobił, patrzcie, jak się kręcił ultem, zrobił unik przed moim Q. To było niezłe, to było niezłe. Co? Wzięli topa, zabili tego Panteona. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Kompletnie wiem, o co chodzi tym gościom, nie? Pudło. Okej. No, no co trafiło mnie? Co? Za duży hitbox to ma. No, ej, postać mi teraz nie przeszła. O jebany. Chyba koniec gry. Nie, dobra, udało im się. Ole mi to zrobił, ty. No cofajcie, bo... Ale mnie ograli, ty, jak szmatę. Koniec gry, słuchajcie. Ale smutek. Aż dałem. Dałem się wciul, nie? Po prostu. Nie, nikomu nie daję. Nikt się nie wybije. Tristana trochę, ale za słabo grała. Znaczy, no, nie grała z drużyną. Patrzcie, Admiros gra. Pozdrawiam Admirosa w ogóle. On jest teraz wielkim youtuberem, nie? W ogóle mnie pewnie już nie pamięta. No tak sobie. Ormdur, no, słabo grałem. Dobra, na razie, słuchajcie, cześć.